Cześć Mariusz, co my tu w zasadzie robimy? Cześć Krzysztof. Zbliżają się święta i chcielibyśmy pokazać naszym klientom, jak mogą fajnie wysterować swoją choinkę w domu i oświetlenie na zewnątrz w ogrodzie. A czym chcesz to zrealizować? Chciałbym pokazać Wam nowy moduł przekaźnika radiowego z serii Effent Wave Plus, która stanowi rozwinięcie serii Effent Wave. I przy wykorzystaniu tego przekaźnika oraz tych pilotów nadajników oraz przycisku ściennego będziemy realizowali te funkcje. O, to już widzę, że zacząłeś się bawić. No, leży to się bawię. Powiedz mi, dobra, mówiłeś 5 funkcji, co to za funkcje? Jest to funkcja przekaźnika bistabilnego, który działa w ten sposób, że pierwsze kliknięcie zapala nam lampki, a drugie kliknięcie je gasi. Okej, a co jeszcze? Druga z funkcji to funkcja przekaźnika monostabilnego. Funkcja, która najczęściej używana jest do sterowania bramą. Tak długo jak trzymamy sobie przycisk od pilota, tak długo światło działa, tak? Zazwyczaj do bramy podajemy krótkotrwały impuls, który nam tą bramę otwiera i zamyka. Okej, a mamy może coś czasowego? Mamy funkcję czasową i w odróżnieniu od rozwiązań konkurencyjnych, aby zaprogramować czas 4 godziny, nie musimy czekać 4 godzin przy programowaniu. I to jest tego plus! Przekaźnika. Wystarczą nam 4 krótkie kliknięcia w przycisk programowania na przekaźniku. Czyli co, jeden przycisk, jedna dioda i wszystko ogarniamy? Dokładnie. Super, pokaż jak działa. A więc, pod przyciskiem numer 1 na pilocie 10-kanałowym mamy tryb przekaźnika bistabilnego, którym załączam sobie oświetlenie na choince. Okej, okay. A ta czasówka? Czasówka. Na 4 lampki pod choinką wysterowane są z 4 przekaźników, na których zrealizowałem kaskadę. Spójrzcie. No i to jest efekt. A powiedz mi, moi znajomi mają taką funkcję wyłącz wszystko, gdy wychodzą z domu. Damy radę tutaj? Tak, w tym przypadku zrealizujemy tą funkcję z przycisku przyklejanego do ściany FWWS2, gdzie pod jeden przycisk mamy sparowane wszystkie lampki jako funkcję załącz, a pod drugim przyciskiem możemy wszystkie te lampki wyłączyć. Czyli jeżeli tu włączę sobie coś, to ty mi to wyłączysz. Oczywiście. No i pasuje. Biorąc pod uwagę to, że funkcja załącz i wyłącz, bo o tych funkcjach nie wspomnieliśmy wcześniej, realizowana jest z poziomu przekaźnika, możemy tę funkcję przypisać do dowolnego przycisku na pilotach czy na przyciskach i wtedy możemy tę funkcję realizować swobodnie. Okej, ale to jest moduł radiowy. Czy są problemy z zasięgiem? Nie występują problemy z zasięgiem, dlatego że w Effent Wave i w Effent Wave Plus każdy z modułów jest repeaterem. A co to oznacza? Że każdy moduł powtarza ten sygnał dalej przez kolejny moduł. No dobra, wszystko wygląda super. Pytanie za 100 punktów. Gdzie to kupić? Przekaźniki Effent Wave Plus do nabycia we wszystkich dobrych hurtowniach kraju. Polecam. Wesołych świąt.